Kolejny szlak, szlak odkrywców, tym razem Wisły, osób, które w Wiśle mieszkały, które z Wisłą są niesamowicie związane, osób, które w Wiśle tworzyły, ale też osób, które czasami z krótkimi epizodami o Wiśle wspominały. Przed nami 19 tutaj tablic, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu ten szlak będzie się bardzo, bardzo mocno rozwijał. No i oczywiście inicjatywa tutaj powstała od pana Sebastiana Chachołka, który kiedyś tam już dosyć dawno, trzeba powiedzieć, przyszedł z pomysłem i doszliśmy do wniosku, rzeczywiście trzeba pokazać te osoby, które w Wiśle były, tworzyły, które o Wiśle wspominały. A to wszystko tak naprawdę też było możliwe dzięki wsparciu finansowemu oczywiście miasta, ale przede wszystkim również i wielu darczyńców, sponsorów, mecenasów, o której tutaj już było wspomniane i o których pewnie pan Sebastian jeszcze również też kilka informacji przekaże. Myślę, że ten szlak również spowoduje to, że warto o Wiśle pisać, warto do Wisły przyjeżdżać, być może z wielką szansą na to, aby właśnie osobowo również znaleźć się w tym szlaku odkrywców Wisły. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy są dzisiaj i dzięki którym to zwiedzanie Wisły, różnych zakątków, a przy okazji również i edukacja w zakresie osobowym również będzie miała miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu za wprowadzenie. Ja też postaram się dość krótko parę słów powiedzieć. Nie wiem, czy nie będzie łatwiej, tak? Dla nas tak. Dobrze, bo wtedy nie będziemy zagłuszać media, a ja mam podobno dość donośny głos. Proszę państwa, sam od 25 lat jestem odkrywcą Wisły. W 98 roku kupiłem tutaj dom i z każdym rokiem, z każdym miesiącem, z każdym dniem Wisła pokazuje mi coś nowego. Odkrywam piękne miejsca przyrody, wspaniałe zabytki, czy miejsca, w których coś w Wiśle się działo. I Wisła nie przestaje mnie przez te ćwierć wieku fascynować. Staram się też o tym mówić, mam nadzieję, że również trochę pisać. Może kiedyś zasłużę na to, żeby na tym szlaku odkrywców Wisły na jednej z tablic pojawiło się moje nazwisko. Ale myślę, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, i pan burmistrz, i szanowni państwo, i dziennikarze, media, bez których ta informacja o Wiśle nie szłaby w świat, są odkrywcami Wisły. Dzisiaj każdy jest publicystą. Każdy, posługując się social mediami, Facebookiem, pisząc bloga, vloga lub jakąkolwiek inną formą komunikacji, opisując miejsca, w których był, które mu się podobały, jest no, trochę takim dziennikarzem, właśnie publicystą, odkrywcą, który coraz częściej angażuje się w budowanie marki miejsc. Który pokazuje wspaniałe miejsca, które pokazuje miasta. I to dzięki właśnie turystom, poszukiwaczom. Nieraz kupa kamieni może stać się najsławniejszym miejscem, do którego turyści dążą, bo ma wspaniałą legendę. Mówię tutaj o Stonehenge. I myślę, że Wisła też ma kupę legend, tajemnic i miejsc, które będą przyciągać takich nowoczesnych poszukiwaczy, odkrywców, którzy kiedyś jak w książkach Juliusza Verne szukali przygód, a dzisiaj z telefonem pisząc bloga influencerów i inne osoby, które w social mediach funkcjonują, będą promować nasze miasto. Bo naprawdę Wisła ma bardzo dużo do zaproponowania i bardzo dużo ciągle miejsc nieodkrytych. Dlatego mam nadzieję, że taki szlak, który na razie się opiera na ikonach i bardziej takim tradycyjnym stylu, który pokazywał Wisłę, będzie ewoluował dzięki też Rafałowi Kamińskiemu i jego aplikacji Compass Go, która właśnie w sposób interaktywny będzie pomagała zwiedzić, zobaczyć Wisłę. Dlatego ja zachęcam wszystkich do odkrywania, poszukiwania, eksplorowania Wisły, bo jest to miasto, w którym się zakochałem, w którym 130 lat temu ci wielcy ludzie zaczęli bywać i przez te 130 lat odkrywali razem z nami Wisłę. Oczywiście projekt nie powiódłby się bez wsparcia nie tylko miasta, ale również darczyńców. Mamy darczyńców samego szlaku, czyli grupę Perce Holding, Christian Sena, Willę Rubinstein, NAT, Willę Karola Stryi, niech to szlak, ale też dzięki temu, że Rafał wpadł na pomysł tej interaktywnej
formy zwiedzania, wpadliśmy też wspólnie na pomysł, że pozyskamy klientów, mecenasów sztuki na poszczególne tablice i tutaj pojawiły się już 4 podmioty, czyli Chata Olimpijczyka, czyli Skolnity, czyli Apart View i Crystal Mountain oczywiście, który coraz bardziej tutaj wspiera kulturę i promocję Wisły. Także dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy naprawdę pomogli, a w ogóle Wam wszystkim dziękuję i przede wszystkim mediom, że piszecie, mówicie i zachęcacie do tego, żeby do naszej wspaniałej Wisły wszyscy przyjechali, a my postaramy się, żeby tych tajemnic w Wiśle i opowieści nie brakowało. Dziękuję bardzo. Odkrywców Wisły. Tak więc odliczamy od 3, 3, 2, 1. I poszło. Wielkie brawo.